Dobry wieczór Państwu, wszemi wobec witam kapitan Lisowski. Dawno niewidziany, mocno zajęty, mocno zapracowany. Mateusz Duch, witaj. Witam serdecznie, dzień dobry Państwu. Jak jest Mateusz Duch, to są pogaduchy z duchem. I tło, które mamy nad sobą, pod sobą, jasno sugeruje, że dzisiaj nie będziemy zajmować się tylko i wyłącznie tym, co najczęściej nas interesuje, czyli to, co się dzieje u naszego zachodniego sąsiada, bo dzieje się więcej i szerzej. Chociaż wiele przykładów tego można właśnie, patrząc na naszego zachodniego sąsiada, omówić. Tematem dzisiejszym będzie postępujący kryzys i to wielowątkowy, jaki dotyka w tej chwili Europę. Skąd przybył, jak dobrze mu u nas jest i czy szybko będzie chciał nas opuścić, to też spróbujemy sobie omówić. A zanim to wszystko, to w związku z tym, że dawno Mateusza nie było, to ja zachęcam do tego, żebyście pokazali, czy czekaliście na niego, a więc zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania tego materiału, subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, obserwowania naszych mediów społecznościowych, zwłaszcza Twitterów zarówno Mateusza, jak i mojego. I zachęcam też do tego, żeby wspierać to, co robimy, jeżeli Wam się podoba. Tym, którzy już to robią, bardzo serdecznie dziękuję, a tym, którzy jeszcze tego nie robią, mam nadzieję, że uda nam się Was ku temu przekonać. A formy są różne, opisane na kanałach. A teraz, po takim otwarciu, Mateusz, uchyl rąbka tajemnicy, jeśli możesz oczywiście, co tak Cię wyjęło w ostatnich tygodniach, że nie miałeś na to czasu, żeby usiąść, nawet zbytnio za dużo nie pisałeś, dopiero w tych dniach się trochę ożywiłeś. No, oczywiście bywa tak, że w życiu pojawiają się... Mocno byłeś zajęty, powiedz, co zajmowało Cię, jeśli możesz oczywiście tak intensywnie w tych tygodniach, bo już się trochę widzowie stęsknili za Tobą. Czasami trzeba odpocząć, pojawiają się też nowe wyzwania, czy też perspektywy działania i myślę nad nowym formatem, pewnym rozszerzeniem działalności, można powiedzieć, takiej edukacyjnej. Z innymi osobami, więc tutaj być może na dniach coś dodatkowo się pojawi. A na razie po prostu też czasami Ale trzeba... To pojawi się w przestrzeni internetu tak w ogóle, czy czegoś więcej? Internetu, mediów. Zobacz, po prostu trzeba jeszcze trochę poczekać. Tak? Jest coś, co okay. Po prostu chciałbym stworzyć. Jasne, trzymamy kciuki. Mój drogi, no to przejdźmy do clou tego, co nas dzisiaj ściągnęło, czyli tych lekkich rozważań na te dziwne rzeczy, które się dzieją w tej naszej Europie. Jak w soczewce widać je najbardziej w Niemczech, ale nie tylko Niemcy w tym momencie są miejscem, które trzeba obserwować. To wynika z naszych rozmów poza anteną, więc powiedz, jak ty to widzisz? No, wydawałoby się, że już najgorsze, jeżeli chodzi o Europę, jest za nami, tak? Jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich lat. Natomiast w 2024 rok wkraczamy w kryzysie. I najgorsze jest to, że tak naprawdę nie widać symptomów pomysłu na przezwyciężenie kryzysów, które Europa porządnie wdepła. I stoimy w tym dużym, można powiedzieć, zbiorniku kryzysów, bo tak naprawdę dzieje się też dużo wokół nas. I tak na razie po prostu sobie staramy suchą nogą przejść przez to całe zburzone morze, no ale coraz bardziej wygląda na to, że ta strategia przeczekania jakoś to będzie, no nie wychodzi. Przy okazji pojawiają się już rysy, jeżeli chodzi o jakość przywództwa europejskiego. Natomiast też wojna na Ukrainie spowodowała, że pewne procesy w Europie nabrały tempa. I to widać. Jeszcze pierwsze kilkanaście miesięcy to tak naprawdę te procesy europejskie, ta zmiana polityki, układu, no nie była taka szybka. Natomiast teraz, jeśli chodzi o tą drugą połowę 2023 roku i teraz ten początek 2024, widać, że doszło do zmiany polityki, podjęto po prostu decyzję, że zmieniamy pewne działania. I teraz jest właśnie nowe otwarcie, widać to właśnie przede wszystkim w tym, co mówią, czy też przekazują politycy niemieccy, francuscy, a też i politycy, którzy są w Brukseli, czyli urzędnicy brukselscy z Unii Europejskiej. I nasze państwo jest tutaj no, w centrum uwagi. Wydawałoby się, no, Polska, tak, jak do tej pory mówiono,
na przestrzeni publicznej, no pamiętam to jeszcze kilkanaście lat, że jesteśmy mało znaczącym państwem, co my możemy, na nic nie mamy wpływu, powinniśmy tak naprawdę siedzieć cicho i korzystać z okresu prosperity i odcinać jakieś kupony, a tymczasem okazuje się, że waga, znaczenie naszego kraju wzrosła i to w ten sposób, że już największe państwa europejskie mówią jawnie, no, że no, potrzebujemy Polski, potrzebujemy was, tak, przyjaciele z nadwizu, żebyście razem jednak spróbowali z nami zmienić to, co dzieje się w Europie. Oczywiście to jest celowe działanie, które wynika z konkretnych strategii narodowych, bo mówimy tu oczywiście o dwóch największych państwach sprawczych w Unii Europejskiej, czyli o Niemczech i Francji, które chcą wykorzystać nadarzający się kryzys, bo to jest też dobra chwila na to, żeby ugrać jak dla siebie najwięcej. No jest kryzys, chaos, więc nie do końca wszyscy się zajmują tym, czym trzeba było się zajmować, są skupieni na tym zagrożeniu ze wschodu. Dodatkowo są jeszcze kolejne problemy, które nie zostały rozwiązane do tej pory, a jednak od środka no, cały czas tu tą Europę no, rozsadzają. A do tego. Europa za wiele rzeczy w tej chwili. Tak, do tego jak na ten dzień. To. Proszę. A do tego jeszcze jest sprawa tego, jak potoczą się wybory prezydenckie w USA w tym roku na jesieni. Więc to też jeszcze jest taka, no nie wiadomo, duży znak zapytania. Słuchaj, no ale tych rzeczy rozsadzających i odśrodkowych, no jest tak. Połowa z nich, bym powiedział, to jest na własne europejskie zamówienie. Tak. No bo to mówimy się o Zielonym Ładzie, z którego to powodu pożegnałem już jedną koleżankę w ostatnim czasie, bo nie da się rozmawiać w racjonalny sposób z kimś, kto potrafi tylko iść od razu w krzyk, jak ktoś się z nim nie zgadza w kontekście racjonalności, mówię, ważna rzecz, racjonalności postępowania, jeżeli chodzi o ochronę klimatu w Europie, a tego, co robi reszta świata w tym zakresie i tego, za jaką ilość emisji do atmosfery odpowiada Europa i tego, jaką ilość emituje reszta świata. Biorąc pod uwagę tempo, w jakim to robią, to tak zwane historyczne odkładanie pewnych rzeczy, to można sobie w buty włożyć, jeśli chodzi o te emisje historyczne. Nawiązujesz do tej wypowiedzi chyba wiceministra z Lewicy, bo chyba jeden z wiceministrów z Lewicy został zapytany przez panią redaktor w Radiu Z, o ile spadnie temperatura na świecie, jeżeli Europa będzie zeroemisyjna. No i chyba był problem z odpowiedzią na to pytanie, więc nie wiem, czy ty do tego nawiązujesz, tak, czy do czegoś nie, innego. Nie do tego nawiązuję, tylko ten spadek temperatury byłby tak nikły, że w skali świata niezauważalny. Nie wiem, każdy ma swoje zdanie, jedni tacy, drugie inne, ale natomiast jeżeli chodzi o sam proces, to trzeba powiedzieć wprost. Miało być inaczej pod względem politycznym i gospodarczym. Tak, to prawda. Transformacja energetyczna nazywana teraz Zielonym Ładem to było założenie dotyczące zmiany sytuacji gospodarczej, politycznej Europy. To był pomysł na życie gospodarcze Europy w XXI wieku. Tylko że nie wyszło to. Absolutnie nie wyszło. W tym momencie trzeba powiedzieć wprost, że zielona transformacja energetyczna Unii Europejskiej zależy od czerwonych Chin. Bez Chin. I dlaczego mamy im płacić za to, żebyśmy mogli dzięki temu właśnie płacić jeszcze więcej za nasze życie? I tu jest pies pogrzebany. I gdyby produkcja komponentów, elementów, które służą do transformacji, była produkowana w Europie, czyli my wykładamy pieniądze, kredytujemy inwestycje, ale te pieniądze są w gospodarce europejskiej. Ale w tym momencie my pozyskujemy gro komponentów, surowców z zewnątrz. Tak naprawdę trzeba sobie uświadomić, że globalne południe to jest ten kierunek świata, od którego zależy powodzenie zielonej transformacji, zielonej Europy, jak to, co niektórzy tutaj roztaczają wizję. Bo Chiny oczywiście produkują, przetwarzają, ale ogromne ilości surowców są wytwarzane w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej, nie w Europie. My jesteśmy uzależnieni od świata, od zewnętrznych kontrahentów. I to jest ogromny problem. My jesteśmy wystawieni na łaskę i niełaskę po prostu wielu graczy, którzy mogą wykorzystywać nasze uzależnienie
od nich i wyciągać po prostu konkretne korzyści. To zrobiły Chiny. Bo pierwotnie wymyślili, pomysł był pewnie taki, że my będziemy produkować, Niemcy i jeszcze tam inne państwa to się podciągnęły pod ten pomysł niemiecki, że będziemy produkować tanie komponenty, towary w Chinach i będziemy to wykorzystywać tu w Europie. No ale nie wyszło, bo Chińczycy okazali się sprytniejsi. No i teraz Chińczycy zaczynają odcinać kupony i zaczynają być konkurencją. No i teraz coraz bardziej w Europie myśli się o tym, jak postawić tamę chińskiej ekspansji na tym rynku. Już w tej chwili Chiny stały się największym... To się mówi o wojnie handlowej z Chinami. Tak, mówi się jak najbardziej. I tego się boją Niemcy. Francuzi trochę mniej, ale też się obawiają, ale Niemcy się są przerażone, że chodzi o tą wojnę z Chinami, bo to tam są dziesiątki miliardów euro zainwestowane, więc koncerny niemieckie to jest państwo niemieckie, jeżeli chodzi o gospodarkę, no, upadłyby, dostałyby po tyłku, tak? I to jest największy problem. Po prostu wyszło źle. Można powiedzieć, idea była słuszna, no ale rzeczywistość okazała się brutalna. Ktoś chciał być cwany, no niestety no, inni gracze wykiwali. No i teraz przecież też Siemens Energy chce, żeby ograniczyć ekspansję chińskich producentów turbin wiatrowych. Wiatraków, tak. No to a gdzie to jest drugi przykład, bo pierwszy przykład to była branża motoryzacyjna. Tak, ostrzegali, co niektórzy światli ludzie. Jak zaczniecie produkować w Chinach, to pamiętajcie, że oni ukradną wam te technologie. Już nie zrobili. Będą na to, żeby pracować dla was cały czas pod wami. Nie, oni wam ukradną technologię, adaptują do swoich możliwości, po czym będą waszą konkurencją. Nie wierzyli niemieccy przemysłowcy? No to mają w tej chwili. Zapaść na rynku sprzedaży nowych samochodów, zapaść jeśli chodzi o wiele modeli niemieckich koncernów motoryzacyjnych, chińska konkurencja wchodząca, jeżeli chodzi o elektromobilność na pełnej petardzie, teraz to samo w zakresie turbin wiatrowych i łopat do tychże turbin wiatrowych, a kolejny, który będzie zaraz miał ten sam problem przemysł, co już było na pewno, jeżeli chodzi o chemiczny, bo też tak dużo zainwestowali w Chinach i za chwilę jeszcze tak. Cała chemia niemiecka. Chyba ten koncern Bayern 10 miliardów euro zainwestował ostatnio, że to są kolosalne pieniądze i Chińczycy tak naprawdę mogą wykorzystać naiwność niemiecką. Ale oni zapomnieli o tym, że każda chińska firma dopuszczona do współpracy z zachodnim koncernem jest pod nadzorem chińskich służb i jedni i drudzy, i chińska firma robiła szpiegostwo technologiczne, i chińskie służby do ale innych. Przecież, ale przecież teraz to, co Estończycy powiedzieli, czasami po prostu mniejsi mają tą odwagę powiedzieć wprost. No przecież powiedzieli Estończycy wprost, że transformacja, która oparta w Europie, energetyczna oparta jest na Chinach, zagraża Europie, zagraża po prostu bezpieczeństwu. I teraz też wychodzi, że po prostu prywatne chińskie firmy były wykorzystywane przez władze chińskie do szpiegostwa. Więc my po prostu, jeżeli chcemy... Nawet są nawoływane przez chińską partię w tej chwili do tego. Jeżeli my chcemy, żeby ta transformacja służyła również interesom gospodarczym Europy, no to produkcja, kontrola musi być w 100% w Europie. Nie może być tak, że my kupujemy gotowy komponent i my po prostu w Europie go składamy, a wszystko jest tam produkowane u Chińczyków czy innych producentów w Azji. Bo niekoniecznie to może być tak, made in China, to może być inne państwo, tam gdzie Chińczycy przenieśli część produkcji, no bo mogą się obawiać, że jednak Europejczycy spróbują pójść na zwarcie, no ale to myślę, że to jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz, no bo byśmy dostali takim rykoszetem, bo nie jesteśmy gotowi na to. Chińczycy mają pierwiastki ziem rzadkich, mają technologię produkcji, my nie mamy, tak? Więc sami sobie zrobiliśmy krzywdę i żeby móc spróbować z Chińczykami w ogóle rozmawiać, czy w ogóle wywierać na jakiekolwiek presję, no to powinniśmy u siebie mieć tą produkcję. Ona wypłynęła, no bo stwierdzono, taniej będzie gdzie indziej, większe zyski tu i teraz, nie pomyślano po prostu o bezpieczeństwie, czy po prostu o zyskach politycznych, tylko chodziło o to, żeby tu i dzisiaj zarobić pieniądze, a nie pomyślano po prostu o interesach politycznych. To tak wygląda właśnie, jak oddajemy całkowicie kontrolę nad działaniami dużych koncernów, czyli wolnego rynku i hulaj duszu, piekła nie ma, rób ta co chce, ta
chcecie produkować w Chinach, proszę bardzo, my będziemy po prostu tutaj dostarczać te towary do Europy. No i jest jak jest, tak? I zaczyna się to już pomału wywracać. Natomiast to jeszcze leci siłą rozpędu z uwagi na to, że Niemcy mają już, z uwagi na to, że są dużą gospodarką, mają duże zasoby, nie mają takiego dużego zadłużenia, to mają jeszcze jak, w jaki sposób to subsydiować. Bo o tym się nie mówi, ale też transformacja niemiecka, no, to jest wszystko sztucznie. Subsydia. Ale tam jest teraz właśnie duży problem, bo rozchodzi się czasami już o kilka miliardów euro tylko, a nie jakieś niebotyczne kwoty, bo przecież architekt tego zagadnienia, wyprowadzania funduszy poza niemiecki budżet, czyli Olaf Scholz, jak był ministrem finansów, przesunął tam setki miliardów euro. Tak, to prawda. A teraz chodzi w ramach na przykład tej ustawy umożliwiającej dalszy rozwój, to jakaś tak tam jest ta ustawa o rozwoju, czy tam o stymulowaniu rozwoju, jest taka, że zmniejszenie opodatkowania, które spowoduje zmniejszenie przychodów rzędu 7-8 miliardów euro, jest już problemem dla niemieckiego budżetu. Setki miliardów poszły poza budżet, a w budżecie jest kłótnia między partiami, która może skutkować rozpadem koalicji rządzącej z powodu kilku miliardów euro. Przecież teraz niemieckie media chyba przedwczoraj czy dwa dni temu opisywały sytuację gospodarczą Niemiec i zielone transformacje. Okazuje się, że na ten rok przewiduje się, że wzrost gospodarki Niemiec w tym roku, w 2024, wyniesie 0,2%. A chyba to za... To poniżej. To jest drugi rok recesji już dla nich. Tak, już nie, już się mówi, że to jest recesja i to, która powoduje, że Niemcy muszą wybrać, co chcą. Czy chcą utrzymać dotychczasową politykę socjalną? Czy chcą w jakiś sposób jeszcze utrzymywać tą transformację poprzez subsydiowanie, wspieranie? Bo każdego roku idzie kilkadziesiąt miliardów euro na utrzymanie tego, bo to nie jest, to jest najlepsze to, że transformacja bez sztucznych ograniczeń prawnych wobec innych konkurentów, tak, na tym rynku, i wysypywania pieniędzy publicznych, no nie udałaby się. Producenci prądu z turbin wiatrowych żądają, żeby były większe dotacje albo po prostu gwarancja ceny, bo to im się nie opłaca wtedy. Przed Niemcami, całą Europą trzeba zbudować tysiące kilometrów nowych linii energetycznych, nowych, a setki tysięcy wyremontować. Budowa magazynów energii to są setki miliardów euro w skali całej Europy. Do tego surowce. No surowce oczywiście trzeba pozyskiwać spoza Europy, bo my jesteśmy teraz to ubodzy. Nadal nie do końca wiadomo, czy Niemcy od tego gazu odejdą, bo oczywiście coś tam majaczą o wodorze, no ale wodór to jest taka pieśń przyszłości. Natomiast cały czas trzymają się uparcie gazu i jakoś od tego gazu nie chcą odejść, wręcz przeciwnie, chcą w niego wejść jeszcze bardziej. O tym wielokrotnie się mówiło, że Niemcy chcą zainwestować dodatkowe kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów euro w budowę kilkudziesięciu nowych elektrowni gazowych. Tak, ale to jest fajnie robione, bo w ten sposób, że oficjalnie, finalnie będzie to wszystko związane z wodorem, więc tak, pod przykrywką wodoru rozłożone w czasie pieniądze, całkiem grube pieniądze, ale tak naprawdę to będzie subsydiowanie wszystkiego, co się tyczy kupowania gazu, a gaz, nadal są mamieni tym, by kupować gaz z rury rosyjskiej, skoro nadal jedna rura no, Nord Stream właśnie działa. Właśnie cały czas to gdzieś tam brzęczy. Cały czas ten temat Nord Stream żyje i to jest niebezpieczeństwo. Natomiast no właśnie w 2022-2023 roku Niemcy bardzo intensywnie poszukiwały nowych kierunków importu gazu LNG. O dziwo dużo uwagi poświęcili Afryce. Oczywiście Katar, no ale jakoś tak do tej Ameryki Niemcy nie pałają miłością, żeby kupować od nich ten gaz. Jakoś ten amerykański gaz Niemcom no, nie po drodze. Oczywiście będą kupować, jak będzie dostępny, no ale politycznie woleliby gdzieś kupować od dużo słabszych państw, gdzie jeszcze pewnie by niemieckie firmy czy europejskie firmy wybudowałyby infrastrukturę i tak naprawdę tamte państwa byłyby nowym zasobem współczesnego uzależnienia gospodarczego, tego neokolonializmu, że po prostu wydobywano by gaz, przetwarzano i dostarczano by tani do Europy. Natomiast to oczywiście uzależnienie energetyczne od USA, no to zupełnie byłaby na para kaloszy, jeżeli chodzi o politykę. Dlatego tutaj Niemcy no, kombinują.
To uzależnienie jest teraz trochę iluzoryczne, skoro okazało się, że zmniejszona ilość koncesji, jeśli chodzi o instalacje do eksportu LNG w Stanach, tak? No bo też trzeba było się przypodobać lewej stronie ugrupowania politycznego, czyli ekologom. Tak, prezydent Biden właśnie wstrzymał te inwestycje, które no, trochę mogą utrudnić Ameryce znaczy dalszą nowe, ekspansję. Bo to nie jest tak, że te, które już są, tylko nowe ograniczył. Stany Zjednoczone, trzeba powiedzieć wprost, mają ogromny potencjał, kapitał, zasoby, o których żadne państwo europejskie nawet nie może marzyć. Nawet Europa nie może marzyć, bo jak się spojrzy na przykład na ostatnie 15 lat rozwoju gospodarczego, od 2008 do 2003 roku, to się okazuje, że PKB nominalne tutaj Europy praktycznie stoi w miejscu, a tymczasem Stanów Zjednoczonych zwiększyło się o kilka bilionów i USA odjechały, jeżeli chodzi o zasoby Europie. Więc widać tu, że po prostu Amerykanie no, mają coraz większą przewagę nad Europą. Niemcy to widzą, czują i też tu próbują właśnie lewarować w ten sposób, żeby przy okazji tej wojny na Ukrainie, którą rozpętali Rosjanie, Putin, skumulować jeszcze bardziej tą Europę wokół interesów niemieckich i swoich po prostu interesów. Podłączając pod to właśnie Francuzów, przecież też ta inicjatywa budowy armii europejskiej to nie jest przypadkowa jakaś tam inicjatywa. To wszystko jest połączone ze sobą. Oczywiście wspólna gospodarka, jak największe uzależnienie, jeżeli chodzi o walutę, kontrola po prostu przepływu towarów, decyzyjność, tak, ta federalizacja, ta próba federalizacji Unii Europejskiej, no i oczywiście budowa armii europejskiej. No i tutaj Trump, jeżeli będzie realizował to, co tu zapowiada w kampanii, no to będzie po prostu grał do niemieckiej bramki, bo Niemcy i Francuzi będą mówili, no widzicie, no Amerykanie mają Trumpa, nie wiadomo, co ten, mówiąc to słowo, wariat zrobi, więc może lepiej, słuchajcie, jesteśmy w Unii Europejskiej, więc skupmy się tutaj właśnie w Europie wokół siebie, zbudujmy tą armię europejską. No ale tu znowu, jak się spojrzy za zasłonkę, no to rzeczywistość trzeszczy. Armię europejską, to nie tylko rzeczywistość trzeszczy, ale na przykład minister obrony Czech jawnie mówi, że to bardzo słabo jest możliwe i widoczne, żeby się udało armię europejską zrobić. Czym ale innym jest budżet i tym podobne rzeczy, tak? Tak, właśnie. I to jest właśnie cały ten problem, co się dzieje w Europie, bo my odeszliśmy od takiego myślenia, że Unia Europejska, Europa, to są wszystkie państwa, tak? Oparte na tej tradycji klasycznej, czyli kultury greckiej, rzymskiej, chrześcijańskiej, a myśli się, że Europa to są to jądro, czyli Niemcy, Francuzi i tam wokół nich te najbliższe państwa i to, co oni tutaj propagują. Bo nie może być też tak, że wszyscy mają się naginać, czy też przystosowywać do tego, co wymyśli dwójka największych państw. Bo to też nie jest sprawiedliwe, tak? Oczywiście w polityce nic nie jest sprawiedliwe, ale chodzi o to, żeby też mieć tą świadomość, że jeżeli inne państwa mają mieć takie same prawa, tak? Tak samo traktowane, to trzeba dbać o te interesy, bo oczywiście tu cały czas się mówi Unia Europejska, że wszyscy jesteśmy równi, tak samo, wszystko jest dobrze, tak, już jak przychodzi co do czego, to kto trzyma rękę na drukowaniu banknotów w Europie? No Francja i Niemcy, raczej Niemcy i Francja. Ale tak naprawdę ta narracja o Unii Europejskiej to jest narracja do tego, żebyśmy po prostu wierzyli, że nie mamy o co się martwić, dbać o swoje interesy, no bo po co, jesteśmy w Unii Europejskiej, tak? A tymczasem każdego dnia, miesiąca Niemcy, Francuzi, Holendrzy, Włosi, Hiszpanie, Szwedzi, Węgrzy, Grecy walczą o swoje narodowe interesy. I tu jest pies pogrzebany, że każdy ma swoje narodowe interesy i one są oczywiście w części wspólne, w większości są sprzeczne, no bo jak pogodzić interesy gospodarcze największej gospodarki Europy, Niemiec, w kontrze do pozostałych państw? No i Niemcy nie chcą przecież, żeby inni dorównali od razu największej gospodarce, no bo straci się wpływy, władzy i pieniądze. I o to chodzi w polityce, żeby mieć przewagę. I po to była transformacja robiona, żeby mieć przewagę jeszcze większą. Ale teraz jest piękna lekcja polityki w wykonaniu Czech.
Tak. Raz, że powiedzieli, co myślą, a zawsze byli followersem, że tak powiem, niemieckim, ale co myślą o armii unijnej, to jest raz, a dwa, jest amunicja. Znaleźliśmy 800 tysięcy sztuk amunicji, ale poza trzeba Europą. Się na nią zrzucić. Tymczasem, co Polska przedtem robiła, dawała w czambuł za darmo, nie mówiąc o niczym, i teraz mamy pewne elementy, delikatnie mówiąc, niewdzięczności ze strony Ukrainy, bo szybko im wywietrzały pewne rzeczy, no, to trzeba nazwać sprawy po imieniu. I już nawet republikańscy senatorowie mówią wprost, jak to wygląda. Natomiast tutaj Czesi cały czas robią na tym interes. Bo jestem pewien, że czeskie firmy, które to znalazły, zarezerwowały i tak dalej, na pewno nie stracą na tym wszystkim. A Bułgarzy? Przecież oni też na początku tacy, że tak. Oni nie, a się później okazywało, że to jeden z głównych dostawców uzbrojenia, amunicji dla Ukrainy. Ale odpłatnie oczywiście. No. I to jest właśnie też ten problem, że nie rozumiemy pewnych mechanizmów, czy też po prostu nasi decydenci tego nie rozumieją. Jak się gra w tą grę zwaną polityką i obroną własnych interesów. Bo teraz też kolejny przykład. Nie ma skąd wziąć na uzupełnienie na przykład dla nas tego, że daliśmy 14 czołgów Leopard 2 A4 na Ukrainę. Nie ma. No i właśnie w tym tygodniu Niemcy dostarczą dodatkowe czołgi Leopard 2 A4 dla armii czeskiej. To widzisz. Wszystko jest bronią polityczną. I tak naprawdę, jeżeli... A nasi nie umieją w to. Jeżeli nie chcemy, żeby inni nas wykorzystywali i naginali nas do siebie, no to my musimy mieć do tego odpowiednie instrumenty, czy też zasoby, czy też przewidywać pewne skutki swoich działań. Niestety naszej polityce brakowało tego rozsądku i strategicznego myślenia. To widać, że tutaj nasza klasa polityczna ma w tym duże braki i tu niestety no, bez może zmiany pokoleniowe, czy też myślenia w ogóle o polityce, o prowadzeniu państwa, tak, no to się nie uda to zrobić, bo jak patrzę na to i obserwuję to, co oczywiście, tu nie jest się nigdzie anty, tak, jak się patrzy chłodno na rzeczywistość, która jest, no to widać, kurde, no, tutaj tak fajnie Niemcy prowadzą tę narrację, bo trzeba powiedzieć, no Niemcy też są cwani i skuteczni. Teraz przecież cały czas jest ten problem, że Niemcy chcą, żeby dotychczasowe ich wydatki dotyczące tam wsparcia Ukrainy zostały zaksięgowane na ten fundusz, tak, który ma być też dla Ukrainy stworzony. Czyli chcą zmniejszyć swój wkład przyszły na podstawie tego, co już wydały, więc tu też są hamulcowy. Do tego, jeżeli dobrze pamiętam, co Francuzi, Grecy i Cypryjczycy zablokowali co kupno od Turcji tych dronów. No i... Tak, dronów Bayraktar, ale to się też przekłada na zakupy amunicji. No bo co? No bo się okazało, że Cypr tak i Grecja mają nie po drodze z Turcją, a Francja przy okazji wspiera obydwa państwa w basenie Morza Śródziemnego przeciwko Turcji. No i co? No i nikt o tym nie mówi, że ta trójka państw no, zrobiła taki kuku Ukrainie. No ale się przyczepia czasami do Polski, także to my tacy zielnie dobrze jesteśmy. Tu Niemcy, pierwszy przyjaciel, największy tak sojusznik, nie pamięta się już tego, co te państwo zrobiło w 2022 roku. A właśnie, jutro, 24 lutego, bo nagrywamy 23, dokładnie 2 lata. I zobacz, 2 lata minęły, już ludzie nie pamiętają tego, co Niemcy robiły, jak się zachowywały w 2022 roku. Zobacz, jaka jest krótka pamięć. To jest dopiero niebezpieczne. I teraz wspierają, tak, dają tyle pieniędzy, najważniejszy sojusznik. Tutaj cały czas próbują tak zahachmęcić, mówiąc kolokwialnie, żeby za dużo nie wydać, a wykazać na kartce papieru, że po prostu wydają dziesiątki miliardów euro pomocy. A nadal tych pocisków manewrujących nie chcą przekazać. No tutaj Scholz mówi ok, jak najbardziej, no ale no, poczekamy, zobaczymy, tak? Więc to jest taka no, cwana gra polityczna. My też o tym powinniśmy no, pamiętać. Ale po części Niemcy zaczynają w końcu ponosić konsekwencje tej swojej wewnętrznej i zewnętrznej cwanej gry politycznej, bo jakie ministerstwa ma FDP, czyli Freie Deutsche Partei? Między innymi Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, tak?
No i gospodarki to ma ten, widziałem, ten Heibek. Heibek. Tak? I tak, minister finansów jest właśnie przewodniczący tych FDP. liberałów. Tak. No i No dobra, przepraszam, pomyliłem się, ale przecież też. generalnie rzecz biorąc, za chwilę dojdzie do rozłamu, całkiem możliwe w tej koalicji, bo już szef FDP powiedział, że lepsza by była koalicja z CDU-CSU, bo ona będzie bardziej dbała o niemiecką gospodarkę niż to, co w tej chwili robi koalicja, w której są, ale pod przewodnictwem SPD. Tak, i tu widać ten rozłam. Właśnie liberałowie chyba późno zrozumieli, że wejście w tą koalicję z zielonymi socjalistami, no wyszli jak za włoski na mydle. No po prostu są poniżej praktycznie progu wyborczego, walczą już o życie i no myślę, że będą chcieli wykazać się, że są inni niż SPD i Zieloni. Czyli myślę, że będą hamulcowym pewnych rozwiązań, czy też działań, które będą chcieli zrobić zieloni i socjaliści, jeżeli chodzi o SPD. I tu może być ciekawe działanie, jeżeli chodzi o tą politykę niemiecką. Też zauważ, że ostatnio pojawiły się dane na temat Polski, że chodzi o właśnie polityków niemieckich. Już nie tylko kancler, wróć, ministrowie, czy też minister spraw zagranicznych Niemiec, ale też Bundestag, tutaj posłowie tak Niemiec. Bundesrat jeszcze. Bundesrat też, no, ale Bundestag też tutaj swoje przecież wypowiadają się przychylnie, że Polska tak jest bardzo ważna, że bezpieczeństwo Polski to sprawa niemiecka, więc tutaj widać, że cały czas tutaj będą próbowali nas tak zachęcić, żebyśmy no, do nich tu dołączyli w tym tandemie francuskim, no bo coś nie da się tego nie ukryć, no ale potrzebują nas, żeby zrealizować swoje interesy. I to jest najlepsze w tym wszystkim, że chcą nas do siebie przekonać, więc trzeba pamiętać, że to nie my jesteśmy na musie, tylko nasi sąsiedzi za Odry są na musie. Potrzebują nas, żeby dokonać federalizacji, zrealizować swoje założenia polityczne. Może przepchnąć pewne rozwiązania dotyczące Zielonego Ładu, który jednak będzie nadal tak subsydiowany, żeby nadal istniał. Bo zauważ, że w Europie zaczyna pojawiać się trend, że coraz mniej osób jest zadowolonych z tego, co się dzieje, tak? Miało być tak Ale to fajnie, jest cudownie. normalne, że, a to jest chyba normalne, że jeżeli zabierają ci wszystko po to, żebyś robił coś dla przyszłości, podczas gdy reszta świata nie robi nic, wręcz przeciwnie, żeruje na tobie, no to ile można być naiwnym? No długo to się nie uda, tak? Jeszcze jak była koniunktura. Jak były te tanie surowce z Rosji, jak nie było wojny z zamiedzą, mówiąc tak kolokwialnie, no to jakoś to szło, ale pandemia zrobiła swoje, wojna, wystarczyły, no mówię, 3 lata i teoria dotycząca budowy Zielonego Ładu, no dostała porządnie w twarz i się chwieje. Ja bym powiedział, że Niemcy jako takie zaczęły celowo opóźniać wprowadzanie pewnych elementów Zielonego Ładu, poza niestety wyłączeniem energii nuklearnej, bo akurat to na to się strasznie uparli ekolodzy, tak? I z tym nie mogli sobie poradzić. Natomiast całą resztę opóźniali jak się tylko dało, bo właśnie ta koniunktura w gospodarce była nie za bardzo. A w Tak. tej chwili, jak są już w drugim roku, a to jest po raz pierwszy, że tak 2 lata mają marazm w gospodarce, po raz pierwszy od II wojny światowej. To ich mocno dobija i w tym momencie niemieckie organizacje przedsiębiorców już walą na alarm na maksa. Ja myślę, że decydenci niemieccy, jeżeli nie wrócą do racjonalnego myślenia na temat gospodarki, transformacji, no to będą musieli wybrać, co poświęcić. I myślę, że te takie elementy, na których nie stoi gospodarka niemiecka, będą poświęcane. I niestety będą poświęcane również w Europie, żeby zachować to, na czym stoi niemiecka gospodarka. To, co daje przewagę polityczną, wpływy. To, co jest potrzebne do życia gospodarczego, politycznego Niemcom. No, będą po prostu mogli z tego rezygnować, tak? Odciąć się. Bo żywność będzie można sprowadzić z Ameryki Południowej, z Afryki, z Azji, z Ameryki Północnej.
Tylko, że jeżeli chodzi o to, o to bezpieczeństwo żywnościowe, o zasoby, zobacz. Uzależniliśmy się na surowce energetyczne, gaz, ropę od Rosji, no bo tak Niemcy sobie wymyślili, tak chcieli, bo było dla nich to dobrze w interesie. Jesteśmy uzależnieni po uszy, jeżeli chodzi o zieloną transformację od Chin, komponenty, surowce. I teraz sobie wyobraź, że likwidując, ograniczając produkcję rolną w Unii Europejskiej, uzależnimy się od kolejnych państw, Brazylia, Argentyna, jeszcze bardziej Stany Zjednoczone, inne państwa poza Europy, tak, Turcja, Kazachstan, może Rosja, tak, będziemy przez trzecie państwo importować żywność z Rosji, Australia. I co wtedy, tak? I te państwa nie będą chciały wykorzystać tego, że Unia Europejska, jeżeli nie będzie mogła kupić od nich żywności, to nie będzie mieli takich fajnych tutaj cen, czy też można powiedzieć odpowiednich zasobów. Co powiedzą producenci pasz? Co powiedzą rolnicy, tak? No, a co my powiemy jako konsumenci? Przecież cały ten pomysł właśnie outsourcingu, jak to ja tak określam, produkcji żywności do Ameryki Południowej, no ta te negocjacje z Mercosurem, no przecież to by było, że my mając możliwość produkcji u siebie, no to byśmy co, przez cały Atlantyk z Ameryki Południowej sprowadzali towary, z Argentyny, z Brazylii, to jednocześnie walczymy o ochronę przyrody, a tam cięto by setki tysięcy hektarów lasu pod produkcję, no przecież to nie ma logiki. No i tu byś usłyszał od tych, którzy są totalnymi zwolennikami zagadnienia, że no ślad węglowy będzie liczony każdemu ze wszystkiego i to wcale nie będzie tak, że to dzięki temu no że dobra, ślad... towary będą tańsze i tak dalej. No, to jest... no ale no dobra, to jeżeli my byśmy mieli płacić jeszcze więcej, no to gdzie to jest sens? No? Jednocześnie... Ale no to słuchaj... Zrobiono w Chinach pilotażowo, też nie całe Chiny, też program handlu tymi emisjami. ETF, no tak, tak? No tak było. Tak. No oczywiście tam były głosy, że to jest o fajnie, tak Chiny tak wzorują się na Europie. Pilotażowo na razie. I tam cena za jedną tonę dwutlenku węgla wychodzi jakieś 9,60 dolara, czyli jakieś 8 z groszem chyba euro, a u nas po spadku cen za certyfikaty jest 51 euro. No co taka różnica? No. Ale ekoterroryści się cieszą, że super, że Chiny idą w tą stronę. Chiny markują, że idą. No, trzeba pokazać, że coś się robi, ale żeby sobie krzywdy nie zrobić, tak? Ale czy USA to robią? No, czy to wszyscy tak robią, tak? No oczywiście, no dobra. Ale to, jeżeli my wprowadzimy tego typu rzeczy, takie opłaty, to będą po prostu zwykłe cła, tak? Za które my zapłacimy, konsumenci. Więc co z tego, że produkcja w Ameryce Południowej, w Afryce czy w Azji będzie tańsza, ale wprowadzając sztuczne opłaty, dodatkowe, tak, no to ta żywność na nie będzie droższa. Dodatkowo jeszcze przecież setki statków przewożących tą żywność wyemitują do wody i do atmosfery tysiące ton zanieczyszczeń. Przecież w tej chwili nie ma tych statków, które pływają na wodór, na słońce, tak, no chyba że wrócimy do tradycyjnego napędu żaglowego na wiatr, no to wtedy będą ekologiczne. Dopiero się zaczynają pojawiać te statki o napędzie wodorowym, bo bądźmy szczerzy, wodór jest jako paliwo ciekawy, ale instalacje, silniki, które z tego będą korzystać, tak, no nie należą do najtańszych. Ale i do samochodowych na tą chwilę nie do bardzo. Do produkcji wodoru potrzebujesz zasobów, które no... są potrzebne, tak? Musisz mieć wodę, musisz dokonać odpowiedniego procesu, musisz mieć energię do tego, żeby ten wodór wytworzyć, więc to nie jest tak wszystko hiper, super, tak? Więc tutaj jest, jak się człowiek tak naprawdę zastanowi, zajmie się takim tematem, to się okazuje, no fajnie, tak? W telewizji powiedzą fajnie, tak? No, tutaj też przy okazji, no, jeżeli chodzi o to też prywatnie, muszę pewne rzeczy wykorzystać, bo budowa domu i tam innych jeszcze rzeczy, no to powiem, że jeżeli chodzi o ceny, no to budowa takiego domu w technologii pasywnej, tak ekologicznej, no to powiem ci szczerze, jak mówią, że Polacy mogą to zrobić, no to ja gratuluję odwagi politykom, to, że powiedzą, że no słuchajcie, wszystko będzie jako na prąd. No gratuluję, naprawdę.
To są takie pieniądze. No i właśnie też kolejna na głowę to są, to są setki tysięcy złotych. Ale słuchaj, wybucha właśnie kolejna afera związana z pompami ciepła, że zalew tanimi i niespełniającymi parametrów produktami made in China, niezwyczajna, które są rzeczywistą przyczyną tego, że rachunki przy ogrzewaniu z pompą ciepła powietrzną rosną straszliwie za prąd versus to, co jest europejskie, albo przynajmniej udaje, że jest europejskie, bo i tak jest na komponentach z Chin, no to przepraszam cię bardzo, zdziwieni? Było przenosić produkcję do Chin? Jak samochodziarze? No, mnie to nie dziwi, tak? No, jeżeli chcemy mieć pewność, że wszystko jak należy, to powinno być u nas, tak? I w interesie Polski powinno być to, żeby po prostu wykorzystać to, co się dzieje na świecie i przenieść tą produkcję do nas. Robić odpowiedni lobbying u koncernów, tak, żeby zachęcać ich do produkcji u nas. A my do tego też potrzebujemy odpowiedniej infrastruktury, dlatego też tu takie jest wrzawa, tak, na temat budowy infrastruktury, taka, która, no, że nie wolno, że po co, nie stać megalomania, tak, no ale no, ludzie, no, jeżeli my chcemy się dalej rozwijać, a będziemy się rozwijać, no to my musimy mieć odpowiednie zaplecze. Tak. Każda firma, która chce się rozwijać, mieć coraz większe dochody, zyski, zdobywać rynki, to inwestuje, tak, jak ktoś nie inwestuje, to nie jedzie dalej, zostaje z tyłu, a inni odcinają twoje kupony, no. Więc na miłość boską, no, nie jesteśmy już biednym państwem, że nie stać na nas na budowę portu jednego czy drugiego, tak, lotniczego, morskiego, nie, czyli nie stać nas na budowę nowoczesnej infrastruktury kolejowej. No, już nie mówiąc o budowie odpowiedniej infrastruktury do żeglugi. No, tutaj cały czas chodzi o to Odrę, tak, to też jest ciekawy temat. Ale kryzys w Europie trwa i on się zaczął tak naprawdę kilkanaście lat temu i my tak cały czas, no, stoimy w miejscu, nie rozwijamy się. Tutaj można nawiązać do schedy Angeli Merkel. Do dziwo jakoś na razie Niemcy nie biorą Angelę na sztandary, nie stawiają jej pomników, no bo się okazuje, że cała jej polityka, te wszystkie, tak 16 lat była kanclerzem, no się okazuje, że to jest finalnie, no, porażka, bo Niemcy mają problem gospodarczy, polityczny, militarny. To, co chcieli zrobić z Rosją, z Unią Europejską, to im nie wyszło, nie pykło. Próbują teraz jakoś to łatać, tak, cerować, stać w pionie. Próbują tutaj Francuzów przekonać do siebie, żeby jednak ich też wsparli, no, wykorzystać zasoby francuskie, atuty Francuzów, jeżeli chodzi o to, no bo tutaj też nawiązuje do tej koncepcji strategicznej autonomii opartej właśnie na Niemczech i na Francuzach, no bo Niemcy w porównaniu na przykład z Francuzami, no to są po prostu, no, słabi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo militarne. No, Francuzi mają dużo większy potencjał, czy można powiedzieć wolę. Może w ogóle inaczej. Wolę. Może inaczej, wiesz, samodzielność w niektórych zakresach technologii po stronie francuskiej jest większa. Tak, to prawda. Podczas gdy Niemcy pewne rzeczy mieli u siebie dobre, ale w pozostałych byli uczestnikami większych programów, bo mówimy chociażby o Airbusie, Eurofighterze, mówimy chociażby o kwestiach związanych przede wszystkim właśnie z lotnictwem, również ze śmigłowcami. Tymczasem Francuzi mają własne lotnictwo, które jest absolutnie alternatywą zdecydowaną dla projektów europejskich, własne projekty morskie, czyli okręty zarówno podwodne, jak i nawodne, tak. Własną niepełną triadę nuklearną, no bo... No ale o, tutaj takie trącenie. Myślę, że Francuzi rezygnują z tego, co zrobili w latach 90., czyli redukcji swoich zdolności nuklearnych, tak, jądrowych. Tak, tak, jak najbardziej. I Macron kilkakrotnie przypominał, że może stać się to, co posiada Francja, alternatywą, jeśli chodzi o europejski system odstraszania względem tego, co by było, gdyby Trump zaczął izolować Stany. No właśnie, a Niemcy... chcą. A Manfred Weber, czyli szef frakcji Europejskiej Partii Ludowej, najmocniejszej frakcji w Europarlamencie, mówi właśnie francuskimi słowami w tej kwestii. No mówi chętnie, zrobimy to, ale rękami Francuzów. Żeby Francuzi zrobili tak, żeby było dobrze Niemcom. No i tak tutaj w skrócie. Francuzi w tym właśnie momencie zaczęli rozmawiać z Warszawą. No, tak można powiedzieć, ale też Francuzi się próbują ładnie dogadać z Ukraińcami, mają do tego prawo, tak, możliwości, chęci, czemu nie.
Energetycznie, jeżeli chodzi o energetykę jądrową, to się rozpychają w Europie Środkowej i Skandynawii. Kuszą też tutaj, jeżeli chodzi o zbrojenia poszczególne państwa, bo wie, że tu po prostu Francuzi też chcą wykorzystać możliwość na temat, jeżeli chodzi o zakup uzbrojenia, bo zapotrzebowanie będzie większe i tu będą konkurencją oczywiście dla Niemców. No i niekoniecznie ten tandem francusko-niemiecki będzie taki zgodny, więc tutaj powinniśmy upatrywać szansę, żeby jednak tym klinem wbijać się właśnie w ten duet, żeby jednak no, bylibyśmy takim państwem, które wykorzystuje to, że no jest potrzebne, tak? No jak jest mi potrzebne, no to co w zamian, tak? Bo w polityce nie ma nic za darmo, tylko trzeba wiedzieć. No nie ma nic za darmo, a jednocześnie w tym roku mamy super rok wyborczy. Nie dość tego, że większość świata się właśnie wybierać będzie w dużym stopniu, bo czy to Stany, czy Meksyk, czy Indie, Indonezja i tak dalej, już nie mówię o wielu krajach Afryki, i Unia Europejska jako Parlament Europejski i to wszystko, to dodajmy do tego jeszcze tak. Skutkiem tego wszystkiego będzie wybór nowej Komisji Europejskiej. Dokładnie. Jeśli chodzi o Komisję Europejską, to jeszcze pamiętajmy, jest NATO. Stoltenberg tak. Definitywnie ma zakończyć swoją przygodę na tej pozycji, na jakiej jest, czyli szefa NATO. Są rozgrywki. Pojawiło się nazwisko na giełdzie Ursuli von der Leyen na szefa NATO, które od razu przystąpi do torpedowania zagadnienia Scholz, bo ona na tą chwilę jest bardzo antychińska. No, co ja ci mogę powiedzieć? I zobacz, i narodowe interesy niemieckie wychodzą poza Niemcy i zaczynają po prostu torpedować platformę Unii Europejskiej, tak? Tutaj dobrze, ale tak. Kto jest w tym momencie lansowany i nawet się na niego zgadzają Stany wstępnie? Holenderski premier Mark Rutte, który sam podpisywał przecież razem z Angelą Merkel Nord Stream 2 z Rosjanami, tak? Odkręcał ten kurek, tak? To jest to zdjęcie historyczne, gdzie tam tak, stoją i odkręcają ten kurek. Tak, ale to, co robiła w ostatnich latach Holandia, przez te dwa lata, jeżeli chodzi o wsparcie Ukrainy, to z kolei jest mistrzostwo świata. Nie mając zbyt dużo, potrafili wykładać pieniądze w taki sposób i na takie rzeczy, żeby jak najbardziej Rosję to bolało. Więc ma tu jednak swoje zalety i atuty, no ale Mark Rutte na szefa NATO. Jednocześnie, kiedy Scholz robił wszystko, żeby od razu uwalić kandydaturę von der Leyen, no przypomniano mocno, że ona to tak w sumie trochę rozłożyła tą Bundeswehrę, to jakby jeszcze poszła tutaj do NATO, to mogłaby i to zrobić. I to były głosy z Niemiec. No to co? To ona bezpiecznie po tym weekendzie, kiedy to było wszystko właśnie ruszane, w poniedziałek powiedziała, ona wolałaby jednak zostać dalej szefową Komisji Europejskiej. I zaczęły się ostre podchody, bo to wyłanianie się Komisji Europejskiej, a następnie przewodniczącej, osoby przewodniczącej Komisji Europejskiej, to wcale nie są takie łatwe szachy, bo są ci oficjalni Watykanie preferenti, tak. Ale niekoniecznie to oznacza, że spośród nich będą wybierani. No bo wybory są chyba w czerwcu, a wybór komisji ma być do grudnia. No to pół roku po wyborach jest na ustalenie składu, więc to jest dość specyficzny, długi proces. I to wiele każda frakcja generalnie parlamentarna. Tak, i też żeśmy się rzuciło w oczy, że chyba francuscy europosłowie z Europejskiej Partii Ludowej, no to tak nie za bardzo chętnie są za właśnie obecną komisarz, tak, że jednak próbują tak się zdystansować, bo to ja myślę, że Francuzi będą chcieli też wykorzystać potrzeby Niemców, więc będą, ja bym się nie dziwił, gdyby Francuzi zdecydowali, żeby ktoś od nich został przewodniczącym Komisji Europejskiej, albo jakiś taki bardziej profrancuski polityk, no bo z Europy Środkowo-Wschodniej jest koncept komisarza do spraw obronności w Unii Europejskiej i od razu został do tego przymierzony nie kto inny niż nasz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. No dobrze, no to u nas musieliby znaleźć nowego ministra, tak? Więc też ciekawa koncepcja. No ale taki minister by czym się zajął? No bo zdolności... On by wyjął część kompetencji od komisarza do spraw przemysłu i od komisarza do spraw tam konkurencyjności, chyba jakieś takie, bo on miałby w największym stopniu mieć wpływ na cały przemysł obronny Unii, możliwy budżet wspólny w tym zakresie i tak dalej. Ale przemysł obronny jest narodowy, z poszczególnych państw członkowskich.
Ale budżet na to może być unijny, żeby robić zakupy na przykład wspólne w lepszy, tańszy sposób jako grupa zakupowa Unia Europejska. Można, można. Projekty, koordynacja projektów w ramach tego powstających wspólnie, czy to w obszarze lotniczym, czy lądowym i tak dalej też. Więc tutaj również faza B plus R, bardzo ważna kwestia. No i kształtowanie polityki obronnej i bezpieczeństwa. Czyli byłaby dobra sprężyna do tego, żeby uwalić pewne zakupy czy projekty spoza Europy, Unii Europejskiej. Na przykład? Na rzecz koncepcji produkcji uzbrojenia, czy też budowy zdolności opartej na europejskich zdolnościach. Czyli tak, łapiemy opóźnienie. Przy koncyliacyjności tak może być. Musimy tutaj być naprawdę uważni. Nad każdym zdaniem musimy się zastanowić decyzją, no bo tu możemy wylać dziecko z kąpielem, jeżeli chodzi o to, bo no, my po prostu musimy przede wszystkim stawiać na swoje bezpieczeństwo, widzieć pewne zagrożenia, które są, jeżeli chodzi o takie decyzje polityczne, no bo tutaj też chodzi o to, że jeżeli my zmienimy sytuację, zmienimy układ decyzyjny, stworzymy nową platformę, no to ktoś będzie chciał na tym zarobić. No. Czyli żeby po prostu inni kupowali u nas, tak? A kto ma największe możliwości? Niemcy, Francuzi na produkcję. No to no zawsze tak jest, tak chodzi o pieniądze. Co tu no, można niemiecki ukrywać? Przemysł, niemiecki przemysł obronny się, powiedziałbym, że budzi, bo w chwili obecnej to tak, Rheinmetall dostał zgodę na to, by fabryka amunicji, praca była w trybie 24 na 7. Mają 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Tak, zgodzono się na 3 zmiany. Rusza rekrutacja, a pracownicy, którzy w ostatnich 2, 3, 5 latach opuszczali te firmy, idąc na emerytury, dostają bardzo intratne propozycje, prawie nie do odrzucenia. Mogą dalej zachować swoje emerytury, ale jednocześnie będą mogli dorobić sobie więcej. Idzie. Więcej. Niemcy właśnie, rozmawiałem dzisiaj z trzema osobami, które dostały takie wezwania. Są przed 50, rezerwiści, tak? Zostali właśnie wezwani w marcu i będą mieli taki kurs adaptacyjny, można powiedzieć, bo oni jeszcze się szkolili na przykład z karabinami typu G3, HK G3 albo G33, no teraz muszą przejść na broń typu G36 lub inną wersję, nowocześniejszą. Muszą się współcześnić i tak dalej. Muszą przyjść na takie, tego typu zapoznawcze działania, przy okazji zaktualizować wszystkie dane o tym, czym umieją jeździć, poruszać się i tak dalej. A ci, którzy mają ciekawe specjalności wojskowe, praktycznie idą po to, żeby dostać awans, bo awans, obojętnie czy to w korpusie podoficerskim, czy jakimś tam, wydłuży okres, w którym można ich dalej powoływać, jeżeli zaszłaby taka kwestia na ćwiczenia i dla wzmocnienia czasowego armii niemieckiej, bo czyli, dla szeregowych jest do 50 roku życia. Czyli obecny minister ma ambicje polityczne, minister obrony Niemiec. Widać, że tu... Wygląda na to, że ruszył sprawy na poważnie. Ja bym się nie zdziwił, gdyby nie chciał w ten sposób wysiadać z fotela Scholza. Ale on na pewno chce to zrobić. I ja tutaj chcę zobaczyć, w jaki sposób właśnie kancelaria kanclerza i sam Scholz będą wspierać te pomysły z Ministerstwa Obrony Niemiec dotyczące właśnie zwiększenia potencjału zdolności obronnych właśnie Bundeswehry. No bo tutaj może być tak, że no tutaj jednak kto będzie rządził w partii, kto ewentualnie będzie następcą Scholza, no bo z perspektywy no ta kadencja, to myślę, że to już jest koniec kariery politycznej Scholza. I dopóki jest Scholz, no to też powinniśmy próbować no, ugrywać jak najwięcej dla siebie, tak? Wykorzystać jego słabość, bo Scholz ma ciężką sytuację, bo nie ma czym się wykazać. Dlatego drugą partią jest AfD w Niemczech i tu nie ma zmiłuj, tak? Rosną w siłę, utrzymują to poparcie, no i mają wszyscy inny problem, jak to rozwiązać. Ale zamiast sięgnąć do źródła problemu, no to próbują pudrować rzeczywistość. I to jest ten problem, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu, bo się nie próbuje rozwiązać problemu, które się wytworzyło poprzez błędne decyzje i analizę, tylko okej, dobra, spoko, pudrujemy, jedziemy dalej. Jakoś to będzie. No, jakoś to będzie było wcześniej, no i doprowadziło do wojny na Ukrainie. I konsekwencje są, jakie są w tej chwili, tak?
próbujemy po prostu gasić pożar i się sami przygotowywać na to, żeby ten pożar nie doszedł do nas. I to są właśnie błędy polityki. I owszem, ale cały czas ta sytuacja gospodarcza niemiecka determinuje wiele rzeczy. No i tak, to skoro jest. Mają taki problem z budżetem, to jak oni to zrobią? Ruszaj poranic. No ja myślę, że to wszystko będzie pudrowane. Księgowość kreatywna, odpowiednia narracja polityczna. Pamiętaj też, że w Niemczech jest bardzo ciekawa zależność pomiędzy mediami a politykami. Tam nie uświadczysz tego, że jeżeli są jakieś błędy, czy rząd próbuje pudrować, coś tam ukrywać, tak. Narracja jest propaństwowa, jest dobrze, udaje się to wszystko robić. Jak część próbuje ewentualnie robić jakieś tam swoje dochodzenia, no to pewne tematy są ucięte. No po co się tym interesować? No, to jest, nie jest w interesie to państwa. Niedobre jest. No po co o tym mówić? Tak? No po co byś mówił o tym, że jednak plany rzeczywistości to są tylko wirtualne? No, po co byś mówił o jakichś takich złych Ale rzeczach? Wiesz, mnie naprawdę fascynuje to, czy te pieniądze wyciągnięte poza budżet niemiecki, te 780 miliardów, czy 870, bo już mi się to myli, a potrzeba na reaktywację niemieckiej armii na poważnie 300 miliardów euro, jak sami wyliczyli, no to czy da się takie pieniądze przeciągnąć do budżetu i go... No skończyło się na 300 miliardach przeciągania. Tak, 300 miliardach przeciągania. Zobaczymy, ale to się jednak robią. Zebrali dużą pulę zamówień na swoje Leopardy, co jest dla nich oczywiście impulsem dla niemieckiego przemysłu, ale chyba w dużej mierze bardziej rozpatrują, że jeżeli zbudują tego typu fabrykę na Ukrainie, to dzięki tamtej fabryce będą produkować na potrzeby tych krajów, które z zamówieniami do nich przyszły. No ale czekaj, zbudowanie fabryki czołgów na Ukrainie, żeby to służyło do atakowania wojsk rosyjskich? Nie, bo podpisali stosowne umowy, że będą produkować czołgi na Ukrainie. I tutaj wchodziły w grę przede wszystkim te niby KF-51 Panther. Ale teraz tak naprawdę to bardziej się zaczynają wszyscy obserwatorzy zagadnienia skłaniać ku temu, że jeśli Niemcy chcą obsłużyć zamówienia na czołgi Leopard 2A8, jakie się pojawiły w ostatnich miesiącach, to muszą tą produkcję gdzieś jeszcze odpalić, bo jakoś nie widać, żeby rozbudowywali zdolności produkcyjne ale u siebie w Niemczech. Ale poczekaj, to jest tak niedorzeczne, że to głowa mała. No, chcesz powiedzieć, że na terytorium Ukrainy Niemcy będą chcieli produkować swoją najnowszą wersję czołgu dla klientów z NATO? Jest to całkiem możliwe, jeżeli tylko sytuacja na Ukrainie nie będzie już pełnym zagadnieniem, pełnym spektrum wojny. Dojdzie czyli, do wyciszenia tam konfliktu. Czyli w interesie Niemiec, żeby się to udało, no to będą dążyć do zakończenia działań zbrojnych kosztem no nie Ukrainy. Do końca, bo, słuchaj, no nie do końca, bo jednocześnie popyt na te czołgi jest dzięki temu, że tam się dzieje, tak? A to chyba, jakiś może być deal za fabrykę. To może być jakiś zakulisowy deal polityczny z Rosjanami, no że tutaj wspieramy, ale tak, żeby nie było wam źle, aby nam tej fabryki nie zniszczycie. No, no bo musiało tak być, albo tą fabrykę zbudować bardzo głęboko pod ziemią. No bo produkcja, nie wiem, to jakby nie mogli tego zrobić u siebie, czy też w ogóle w innym państwie, no już nie mówię o Polsce. Słuchaj, pojawiły się kolejne ciekawostki, bo przecież Włosi oprócz tego, że modernizują swoje czołgi C1 Ariete, to również kupują Leopardy 2A8 i one będą u nich produkowane. 2A8 i te. Z jakąś tam, powiedzmy, że będzie chodziło głównie chyba o kwestię wektroniki. A Francuzi nie chcą kupować niemieckich czołgów. Jakąś taką, jakiś mają taki no uraz. No właśnie, poczekaj, to zaraz do tego dojdziemy. I że dla chyba 130 czołgów, które chcą kupić, będzie u nich otwarta linia produkcyjna. To też tak wygląda, jak gdyby Rheinmetallowi się prawie, że wiesz, trafiło jak ślepej kurze ziarno, że miałby gdzie produkować na potrzeby innych krajów, które chcą kupić te Leopardy. A teraz jeśli chodzi o Francuzów. No niedawno była świeża wizyta świeżego premiera Francji u Scholza. No i po tym wszystkim Scholz wyszedł i powiedział, że wracają do projektu MGCS, czyli Main Ground Combat
czyli czołg przyszłości, i że to będzie jednak realizowane. A tak to już umierało od dawna dziwną, cichą śmiercią, ta współpraca między Nexterem francuskim a Rheinmetallem i ogólnie no, niemieckim. No dobra, odpalą to, czyli będzie znowu chęć, żebyśmy my do tego dołączyli. Zapewne takie coś się może okazać, ale na chwilę obecną to właśnie co zrobili Koreańczycy, no postanowił parlament koreański zgodzić się na zmianę prawa taką, aby mogli Koreańczycy z Hanwy jednak oferować nam te sprzęty, które wstępnie, jak się okazuje, poprzedni rząd zamówił, a ograniczenia tamtejszych banków powodowały, że jest z tym kłopot, ale tu zaczyna się tyle dziwnych rzeczy ujawniać, jak to wygląda i co z tym i jak z tym, że powiem ci tak, konia z rzędem temu, który ma komplet racjonalnych informacji o tym, jak wyglądają polskie zakupy uzbrojenia, zrobione, podpisane, powiedzmy w ciągu ostatnich 2 lat przed wyborami. Trzeba będzie po prostu wykonać pracę u podstaw i to dość tytaniczną. Tak, dlatego ruszyły te audyty, bo już naprawdę ale to się da zrobić, to się da zrobić. Tracę grunt pod nogami w tym zakresie. No poczekaj jeszcze chwilę, to zobaczę, może coś ciekawego będzie. Na to nie, tam co chwilę więcej. Teraz jakiś granat wpada do szamba i robi się dziwnie, a tu chodzi o to, że my mamy wojnę za miedzą i nie można tracić czasu. I ostatnie no też... Ale ta już mentalnie czy narracyjnie ta wojna jakby już dotarła do nas i że jesteśmy już kolejnym celem, tak? A przede wszystkim Bałtowie. Bo to już teraz, jakby wierzyć Miedwiediewowi, no to panie, oni to myślą już tylko o pojeniu koni swoich gdzieś w Atlantyku. Nie? No i to Mówiony tak właśnie. Się chyba w nim obudził. No to niech tam się dalej w nim obudzi. Ale wiesz, Siemion Budionny był akurat jednym z bardziej tępych, a bardziej pijących tych marszałków, tak? Niech mu będzie, no. No to prawda akurat tak, że to tak było, że on mądrością nie grzeszył. Wtedy na naszą korzyść tak udało się wykorzystać to. Natomiast jeżeli chodzi też o to, co mówiliśmy, o tych kryzysach, bo się skupiliśmy właśnie na sytuacji gospodarczej, no ale też nadal próbujemy rozwiązać problem właśnie powstały przez te kilkanaście lat dotyczące polityki migracyjnej, a jednocześnie pozyskania nowych zasobów ludzkich. I tu widać, że Niemcy zmienili swoją politykę już w tamtym roku. Zobaczymy, jak będzie z wdrażaniem tego. I Francuzi ją trochę pudrują, bo to też nie są zmiany. Jak rozmawiałem z Aleksandrem Olechem, którego pozdrawiam, dużo pozoranctwa w tym wszystkim, jakieś ruchy. Ale medialnie się tym przejmuje, tak? Twarda zmiana, 180 stopni, że już będziemy tutaj tak srogo postępować, że już nie będzie tego, co było do tej pory, tak? Tego napływu tej ludności, no ale to nie rozwiąże problemu, można powiedzieć, to na to może strategicznego, bo my musimy pamiętać o tym, że Afryka, no to jest rosnący kontynent, że za kilkadziesiąt lat tam będzie kilkaset milionów ludzi więcej, którzy będą potrzebowali w odpowiednich warunków do życia, a co najgorsze, jak nie znajdą, no to będą chcieli gdzieś żyć. Niech je budują u siebie te warunki. Właśnie, niech budują się u siebie, tak? Tylko, że niestety... Ale nie na zasadzie, że oni nas szantażują, żebyśmy my im na to dali. Bo przepraszam bardzo, ale kolonializm skończył się ile lat temu? Ponad 50. Przez ten czas sami sobie robili krzywdę cały czas, zamiast skorzystać z dorobku tego, co tam zostało. No, to prawda, tak. Teraz mieli ten swój rozdział z Chinami. Chińczycy tam są, tak. Rosjanie robią tę swoją robotę. Próbują po prostu ugrać dla siebie jak najwięcej, przy okazji wyrządzić na krzywdę. Teraz przecież też Francuzi porozumieli się z Amerykanami, tak. Była informacja, że tam zaczną w Afryce Zachodniej razem współpracować ze sobą. Wcześniej jakoś tak przez ostatnie lata ta współpraca amerykańsko-francuska się rozeszła, no bo Francuzi stwierdzili, no nie będziemy współpracować na swoim podwórku z Amerykanami, tak, to Amerykanie muszą się do nas dostosować, bo to ta mentalność jednak jeszcze jest taka, że ta Afryka to jest dawna wyłączna strefa, tak, kolonialna Francji. Ale teraz okazało się, że jak Rosjanie tak pomogli tym lokalnym watażkom, miuntom
przepędzić Francuzów. No i Francuzi stwierdzili, no dobra, no to dogadamy się z Amerykanami, razem spróbujemy, tak nie ma jak wspólny wróg, który jednoczy. I tu dla Francuzów ciekawą opcją byłoby to, żeby po prostu inne państwa europejskie, no nie tylko politycznie, ale też i militarnie mogły wesprzeć te działania, tak, Amerykanów i Francuzów, bo to też byłoby ciekawe narzędzie dotyczące próby przeciągnięcia Francji w niektórych kwestiach na naszą stronę, dogadania się, tak, no bo to jest tak, że my oczekujemy, żeby Francuzi, nie wiem, bardziej zaangażowali się w Europie Środkowej, żeby jednak bardziej stali się asertywni wobec Rosji, stanowczy, no to chyba jednak też trzeba pokazać, że możemy im pomóc tam, gdzie im Rosjanie zrobili kuku. Ale też Francuzi przecież na Kaukazie, z Armenią, cały czas od jesieni, no, tamtego roku właśnie świeże umowy podpisali. Tak, pokazują, że Kaukaz według Francuzów już to nie jest wyłączna strefa Rosjan. Jak wy w Afryce zrobiliście to, co zrobiliście, no to my możemy wam na Kaukazie pokazać, że my też możemy tu namieszać, że możemy wesprzeć Armenię, możemy dać się... A ja teraz powiem coś nowego, ciekawego do tego, bo to jest dzisiaj informacja. Azerbejdżan to jest kto? To jest kraj, no, pan turecki po prostu. No, tak. Wspólnota języka, kultury i tak dalej. Długie ręce Ankary, można powiedzieć, tak? A na temat Armenii mówią, że to jest zachodnia Azerbejdżan. No to właśnie ogłoszono, że Azerbejdżan kupuje samoloty bojowe z Pakistanu, czyli pakistańsko-chiński wariant JF-17 Tender, no, o którym tak dosyć takie city legend, urban legend krążą, jaki to on jest sprawny, jaki ma poziom sprawności, gotowości do lotu i tak dalej. No ale jest. Teraz tak się zastanawiam, czy to tak naprawdę nie jest klincz pomiędzy Islamabadem a Ankarą, bo oni konkurują ze sobą, jeśli chodzi o wpływy w świecie islamskim. To jest z jednej strony. Z drugiej strony, no skoro to jest chińsko-pakistański samolot produkowany w Pakistanie i Pakistan go sprzedaje, to też jest trochę jak gdyby przedłużenie interesów chińskich w tamtą stronę. No i co przecież, na to? Jeżeli dobrze pamiętam, to Armenia kupiła partię uzbrojenia od Indii, więc to może być znowu takie ciekawe... Artylerię od Indii, a samoloty teraz ewentualnie od Francji. Więc jeżeli i Indie, i Francuzi wspierają Armenię, to Azerbejdżan może trochę tak poszerzyć to swoje grono sojuszników poza Turcją, Izraelem, bo to Izrael też intensywnie wspiera Azerbejdżan, tak, tak ciekawostka. Rosję też, no, na rzecz Chin, tak? Bo Azerbejdżan to jest brama do Azji Środkowej z perspektywy tu Europy. Przez Turcję, Armenię, Azerbejdżan, dalej przez Morze Kaspijskie do Azji Środkowej. Jak mówię, właśnie Pakistan też właśnie, mimo tego, że za bardzo nie zwracamy na nich uwagi, to jednak Pakistan tu widzi tą Azję Środkową i wie, że tu może ugrać dla siebie ciekawe atuty w grze z Indiami. No bo nie ukrywajmy, te obydwa państwa no, nie pałają do siebie miłością, więc tutaj cały czas toczy się gra, żeby po prostu mieć siłę argumentu przeciwko swojemu przeciwnikowi. A przy okazji Turcy rywalizują z innymi państwami też w Azji Środkowej, chcą tam swoje wpływy, więc no to może być taka próba, żeby ta brama do Azji Środkowej, czyli Azerbejdżan, no żeby zbliżyć do właśnie Pakistanu, a trochę tak osłabić, można powiedzieć, Turcję. No ciekawe będzie rozdanie, jeżeli coś takiego by było. No to z punktu widzenia geopolityki i tego, co może się tam dziać, no to może być ciekawa rywalizacja. A jeszcze do tego, jak będzie Izrael, no to, no to naprawdę mieszanka wybuchowa. A Iran z Pakistanem wymienili się rakietowymi uprzejmościami, jeśli chodzi o zwalczanie terenu? No właśnie chciałem powiedzieć właśnie tak, że Iran z Pakistanem się wymienili, tak, a Iran przecież powiedział, że nie zgodzi się na żadne działania agresywne wobec Armenii, które by zmieniały układ granic. Więc to jest dopiero przeplatanie. Turcja, Izrael, Rosja, Pakistan, Chiny, Azerbejdżan, Indie, Iran, Francja, Armenia. No to dopiero jest mieszanka wybuchowa. A przy okazji jeszcze mamy przecież to, co gdzieś na Morzu Czerwonym, tak wokół Jemenu, jeszcze mamy cały czas tą wojnę w Gazie, ta, która trwa już
kilka miesięcy, bo to już naprawdę. No, od 7 października. No, to już będzie ładnie, tak? To można powiedzieć, że chyba to będzie no, druga najdłuższa wojna Izraela, no bo później po ta wojna na Półwyspie Sinaj tam trwała parę długich lat, tak? Ta wojna na wyczerpanie. No, przy czym właśnie rośnie poziom frustracji po stronie Egiptu, który ma odpowiednio duże siły zbrojne i dobrze wyposażone, gdyby chciał ich użyć przeciwko Izraelowi, co akurat nie byłoby zbyt fajne, a cały czas ponosi straty z tytułu tego, że spadł mu o ponad 50% przychody z tytułu kanału sueskiego, więc... No tak, no Egipt dostał rykoszetem od właśnie działań Houthi, tak, wspierane przez Iran, przez to, że Izrael robi to, co robi w Gazie. A jednocześnie Izrael chce, żeby Egipt przyjął tą ludność palestyńską. No to w Kairze na pewno nie są z tego powodu zadowoleni, to, że mają mniej kasy. To jeszcze Izrael chce, żeby przyjęli te 2 miliony ludzi, tak? To po prostu władze egipskie z prezydentem na czele no mają już pełną listę porachunków do wyrównania Izraela, więc tutaj może być ja też bym ciekawe. Powiedział, że w tej chwili na Bliskim Wschodzie i na tym w tej strefie Kaukazu to stada diabłów gotują w kotłach. Naprawdę tam się dzieje. No, jeden diabeł. Teraz już jest też tam Mołdawia, tak? Tam była informacja, że też tam Republika... 28 zaczyna się posiedzenie, na którym deputowani, tak, czy jak ich tam nazwać, podejmą decyzję, bo już kiedyś coś tam było powiedziane od strony Rosji do Naddniestrza, a teraz po prostu chcą już jak gdyby wyrazić zgodę na to i stać się częścią Federacji Rosyjskiej. I tu jest taka szybka kwestia. To tak jakby był prezent dla Ukrainy w tym momencie. No, to prawda. Tylko czy Ukraina ma do tego zdolności, żeby coś takiego zrobić, żeby... 2 do 3 brygad obrony terytorialnej, trochę sprzętu jeżdżącego. A później utrzymanie tam spokoju, tam ile tam, z kilkaset tysięcy ludzi żyje, jeżeli chodzi myślę, że akurat to... Ale weszliby, zabrali, gdyby nie wysadzono, zabraliby wszystko, co się tyczy uzbrojenia i amunicji z Naddniestrza, a resztę pozwoliliby, żeby sobie Mołdawia nad tym zapanowała, poaresztowała wszystkich, których trzeba, deportowała. Zobacz, to jest efekt tego, że Mołdawia, która dostała wsparcie od Unii Europejskiej, między innymi od Polski i od Rumunii, że zbudowano odpowiednie połączenia energetyczne, gazowe, okazuje się, że no, szala przechyliła się na stronę Kiszyniowa i że tu separatyści no, do tej pory, którzy mogli cieszyć się względnym spokojem i tym, że jednak Rosjanie stali za nimi i tutaj władze słabej Mołdawii, która była słabym państwem, no nie mogły nic nie zrobić. No teraz się okazuje, że ten lewar nacisku Rosji na Mołdawię no, znikł, no i że Mołdawia może jednak zrobić porządek przy okazji, tak? Więc to oni stwierdzili, dobra, to zrobimy tak, że będziemy częścią Rosji, no to nas nie zaatakują, tak? Albo nie zrobią z nami tutaj porządku. No bo część, jeżeli to będzie Federacja Rosyjska, to co, to jest obrona też pełnoskalowa, dotycząca tego, że tak samo już użycie tych wojsk strategicznych, jądrowych, no to też byłoby ciekawe zagadnienie, żeby tak się stało. Byłoby ciekawe, uważam, że absolutnie by się to Rosjanom nie udało, tych 1500 rosyjskich mirotworców tam będących, to tak... To co, można powiedzieć, w rejonie Morza Czarnego powstałby odpowiednik obwodu królewskiego, tylko że bez dostępu do morza, tak? Był utrudniony dostęp zaopatrzeniowy. No ja bym na miejscu Ukrainy wtedy po prostu od razu wkroczył, a następnie oddał klucze Mołdawii, niech Mołdawia się tym zajmuje po wyczyszczeniu tematu. Ale bo tak naprawdę blokada granicy ze strony ukraińskiej, blokada granicy ze strony mołdawskiej powoduje, że ten teren nazwany Naddniestrzem no to jest 100% blokada. Tutaj nic by nie weszło, nic by nie wyszło, tak? To oni by po prostu byliby na łasce Kijowa i Kiszyniowa, więc to tak naprawdę ich sytuacja, no widać, że są tragiczne sytuacje, więc
lokalni wierni wataszkowie Rosji, no próbują jakoś ratować sytuację, ale też trzeba powiedzieć, jeszcze Bałkany, tak? Nadal problem Europy, tam też Bałkany przecież... to nawet nie do końca Serbia, tylko Serbowie, bo chodzi o Serbów z Republiki Serbskiej w Bośni, Dodicza, oraz o Serbię jako Republikę Serbii, która no, cały czas się zagęszcza sytuacja przy granicy z Kosowem. I właśnie, tu jest kolejny kryzys, tak, który może wybuchnąć. Problemy również przecież, jak mówiliśmy wcześniej na temat imigracji, no setki tysięcy, czy nie miliony osób, które dotarły do Europy, Unii Europejskiej, nie do końca wiadomo, gdzie są, kim są, tak, co robią. Przecież też ostatnio władze Szwecji ogłosiły, że za 60 parę tysięcy ludzi w Szwecji jest zaangażowanych w działalność gangów. No to są duże. Mówimy o 250 zamachach bombowych w Szwecji w 2023 roku. No to można powiedzieć prawie co drugi dzień, czy prawie codziennie. I to jest w ramach wojen gangów. No, jakby się wyłączyło weekendy święta, to można powiedzieć, że od poniedziałku do piątku w dni powszednie codziennie zamach jest. Więc to jest przerażające. No, więc to jest no, tragedia. Niemcy też mają z tym problem, próbują walczyć. I co? I cały czas tkwimy, gdzie tkwiliśmy. No, rozwój gospodarczy jest jaki jest, tak jak mówiłem wcześniej, że Europa, Unia Europejska pod względem tego PKB stoi w miejscu. No, USA uciekły, udało im się to zrobić. Na arenie międzynarodowej pojawiają się nowi silni gracze, to już nie tylko Chiny, ale też Indie, które rosną w siłę. I było widać, że kanclerz Scholz bardzo się ładnie uśmiechał do premiera Indii w tamtym roku, żeby tak po prostu nawiązać dobre stosunki gospodarczo-polityczne z Indiami. Przecież cały czas Indonezja, która no, w cieniu Chin i Indii też rośnie, że to jest najliczniejszy muzułmański kraj na świecie. Japonia cały czas ma się dobrze. Koreańczycy też tam z południa trzymają się. No, Turcja również, jeżeli Turcji uda się opanować ten kryzys gospodarczy, fiskalny, no to też będzie dużym wyzwaniem dla Unii Europejskiej pod tym względem. I tak naprawdę ta siła Unii Europejskiej, no państw europejskich, no słabnie, tak? Już nie jest to takie przełożenie na decyzje na świecie, jakie były jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. To globalne południe, o którym się coraz częściej mówi, ale jeszcze nie przywiązuje się takiego dużego zainteresowania, no rośnie w siłę. Oczywiście nie jest tak bogaty, no ale ma te atuty w postaci odpowiednich zasobów surowcowych, dużej liczby rąk do pracy, zaplecza produkcyjnego, bo tak naprawdę w czasach kryzysu, chaosu liczy się również to, kto trzyma produkcję, kto ma dostęp do rzeczywistej produkcji. No bo co z tego, że my tutaj tworzymy super nowoczesną gospodarkę opartą na usługach, na wirtualnej rzeczywistości, ale jak co do czego przyjdzie, no to my nawet nie będziemy mieli jak wyprodukować podstawowych rzeczy, no bo wszystko sprowadzamy od innych państw, tak, tego globalnego południa. I co wtedy zrobimy, tak? Jak będzie kryzys, no, jak zostaną zatrzymane dostawy morskie z Azji do Europy, tak? Nie daj Boże jeszcze gorzej będzie wokół Wuty, tak, Jemenu, albo dojdzie jeszcze do zablokowania tych cieśni Malaka, no to co my wtedy zrobimy, tak? Wiele towarów po prostu nie dopłynie. No, ale tu się kłania amerykańskie pytanie, a raczej republikańskie pytanie. Po co Amerykanie mają się angażować w naprawę kwestii żeglugi w cieśninie Bab el-Mandeb, skoro najwięcej na tym tracą Chiny? No właśnie, no bo europejscy sojusznicy mają w tym interes, żeby po prostu jednak te statki do nich dopłynęły, żeby były, tak, towary na czas. W tej chwili no, dużo płynie wokół przecież Afryki, no ale... I tu dochodzimy znowu do tego problemu zdolności operacyjnych Europy, zdolności do projekcji siły. Przez ostatnie 30 lat skupiliśmy się na redukcji, na prowadzeniu takich operacji, tak, lokalnych w Afryce czy w Azji, przy wsparciu Stanów Zjednoczonych. No i się okazuje, że jednak dbając o swoje interesy europejskie, musimy mieć zdolność do działania daleko poza Europą. I tutaj budowa, posiadanie silnej marynarki wojennej. Nawet jeżeli Unia Europejska by chciała mieć odpowiednie zdolności do pilnowania swoich interesów,
no to jednak państwa europejskie powinny mieć tę marynarkę wojenną silną, rozbudowaną, mającą zdolności Oczywiście. do projekcji siły, bo no co, no, bez statków, okrętów wojennych się dużo nie ugra, tak? Nie zrobi się odpowiedniej roboty. A rzeczywistość jest taka, że no, technologia się zmienia, mamy nowe narzędzia, no ale zasady są te same, tak, rządzące światem, polityki i wojny, więc tutaj musimy mieć tę zdolność. To samo dotyczy też i bezpieczeństwa armii, no. I tu musimy się... Ja bym tak to trochę podsumował. Generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że opowiedzieliśmy dzisiaj o Europie, która jest właśnie po prostu w samym sercu kryzysu, czy też w oku cyklonu. Bo są pewne rzeczy, które można robić w Europie jeszcze na spokojnie, ale są takie, które wymagają naprawdę dużego pośpiechu i to są te, które związane są z tym, co się dzieje przede wszystkim na wschodzie Europy, tak? Czyli tej pełzającej wojnie, która trwa z dniem jutrzejszym w fazie takiej jawnej, pełnozakresowej 2 lata. Tak, a tak naprawdę pełnoskalowa. Od 2014 to jest łącznie już 10 lat. Czyli można powiedzieć, że kolejna długa wojna w Europie Środkowej, bo druga wojna światowa to już pierwsza, no wschodni, tak? No to można powiedzieć, że no, to już te nasze wojny z Rosją w XVII-XVI wieku trwały, tak, z przerwami, więc to naprawdę już jest długi czas. A historia pokazuje, że jak się odpuści Moskalom, to nie wrócą. Jednak jak poczują krew, tak, to będą próbować. I oczywiście tutaj mówicie, że historia nie jest ważna, że nie trzeba znać historii. Po co w XXI wieku, w dobie informatyzacji, znać historię, przeszłość? Ale potrzeba jest znajomość historii, żeby zrozumieć teraźniejszość i wiedzieć, dokąd zmierzamy, tak? I wiedzieć, kim są po drugiej stronie osoby, z którymi rywalizujemy, czy próbujemy się przed nimi obronić i od tego nie uciekniemy. A co do kryzysu, ja też bym powiedział jedną rzecz, że ten kryzys wynika również z tego, że u władzy są osoby, politycy, którzy zostali wychowani, czy też dorastali w okresie, gdzie na Zachodzie tak intensywnie rozwijał się ten ruch lewicowy, socjaldemokratyczny. Moda, no, socjalizm się pojawił. Lata 60., 70. zwłaszcza, to ten właśnie ta moda. Tak, zobacz, że u władzy w Niemczech jest to pokolenie polityków i zobacz, jaką oni prowadzą politykę. Spójrz też na inne państwa, Holandię, tak, która też tutaj ma tą politykę. Szwecji przecież od lat, można powiedzieć, lewica rządziła. W ostatnich wyborach jednak poniosła no, minimalną porażkę, oddała władzę, ale przegrała. I widać, że ci, co są teraz u władzy, można powiedzieć, są wychowani w innym nurcie w ogóle myślowym, patrzenia na świat, niż na przykład twórcy podwali współczesnej Europy, tak, niż ci, którzy budowali tę Europę w latach 50., 60. czy 70. Bo to, co robimy obecnie współcześnie, jest, można powiedzieć, zaprzeczeniem tego, co próbowano zrobić po II wojnie światowej. Bo to jest, tutaj się rozjeżdża, tak? Rozjeżdża się i widać po prostu, że zmieniono po prostu kurs i ten kurs okazał się błędny, że próbuje się odejść od fundamentu, na których zbudowana jest Europa, na których wyrosła jej siła, na rzecz czego, tak? Na rzecz czegoś, co się nie sprawdza. Chciałbyś powiedzieć, że odejście od dwóch rzeczy, które były podwaliną powojennej Europy, czyli od węgla i stali, odejście od tych dwóch rzeczy, a to była pierwsza, europejska wspólnota węgla i stali, ku Europie socjalistycznych mód, trendów i politycznej poprawności, słabo tej Europie wychodzi na korzyść. Raczej wcale. Odeszliśmy od tego, co było siłą, przewagą Europy. Oddaliśmy... Od rzeczy materialnych, tak, ku wyimaginowanym pomysłom i ideom. Tak, i jak to do czego przyjdzie, to ci, co trzymają te materialne rzeczy, czyli produkcję, jak nas złapią, nie powiem za co, no to cienko zaśpiewamy. Bo to zrobimy, tak? Będziemy do nich mówić, że jednak to nie wypada, no bo to... takie są teraz w ramach protestu przeciwko wojnie narysujemy coś kredkami na chodniku. No to jest właśnie ta naiwność taka życzeniowa, że naginamy rzeczywistość ze swoich wyobrażeń.
ale co do czego przyjdzie, to ta rzeczywistość przyjdzie, zapucha do naszych drzwi i bardzo mocno uderzy nas w twarz. I co wtedy zrobimy? Staną u drzwi, to będzie załoga G. I wtedy dopiero będziemy musieli się obudzić, bo też historia Europy pokazuje, że jak czasami Europejczycy nie dostali porządnie po głowie, to nie zrozumieli, że popełniali błąd. My na razie uważamy, że jest fajnie, że okej, super, tak? Ale niestety, jak chyba nie dostaniemy porządnie po głowie, to może nie zrozumiemy, że kroczymy błędną drogą. Ale to oby nie... Dzisiaj powiedział mi to pewien Niemiec. 85 lat bez wojny porządnej w Europie powoduje, że naprawdę nam wszystkim odbiło. O, to są bardzo mocne słowa, aby nie było. Powiedział Niemiec. O nie, żeby nie było żadnej wojny. To mówię stanowczo. Musimy naprawdę zrobić wszystko, żeby zachować pokój, żeby było nadal bezpiecznie, żebyśmy mogli się rozwijać. Oczywiście z głową i racjonalnie. A nie tak, że no, będziemy naginać, tak? Pudrować rzeczywistość, malować trawę. Na koniec. Masz świadomość tego, że największa liczba socjalistów i komunistów w Europie skoncentrowana jest w Parlamencie Europejskim? No jest ich duża grupa, tak? Są liczni. A teraz pytanie, jak to będzie wyglądało po tej turze czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego? By było ich mniej. Bo ja trend myślę, że jest taka racjonalna opcja. Bo widać po wyborach w Hiszpanii, takie jakieś sondaże są we Francji, we Włoszech, w Holandii, nawet w Niemczech, że jednak europejskie społeczeństwa mają już dosyć tej drogi, więc no, co niektórzy mogą się zdziwić, że jednak Europejczycy są mądrzejsi od tych swoich politycznych decydentów, że jednak widzą więcej niż ci, co siedzą w Brukseli, tak, czy w Strasburgu. No bo to oni na co dzień odczuwają tę wspaniałą wizję świata, tak? To, że mamy setki tysięcy imigrantów ekonomicznych, którzy powodują dużo zagrożeń. Tutaj statystyki są nieubłagane, tak? I można zobaczyć to, co jest... Ktoś uciekło. Tak, uciekło, znowu cię rozłączyło, no ale to akurat już końcówka, to... Że to jest po prostu dostępne w statystykach, tak? I widać to po prostu. I ludzie czują, że po prostu to nie jest tak, jak mówiono, tak? Że nie będzie, że jest źle, tak? Obiecywali nam, że będzie tanio, bezpiecznie, wszyscy będą uśmiechnięci, będzie dobrze, tak? A się okazuje, że tak, koszty życia są coraz większe, że cały czas musimy wydawać setki miliardów euro na coś, co się nie sprawdza. Mamy problem po prostu z tymi rzeczami, które były kiedyś podstawą potęgi Europy, tak? Przemysł, rozwój technologiczny, to odeszło z Europy, tak? To teraz decyduje o tym, kto rządzi na świecie. No, to my, jeżeli chcemy nadal się liczyć na świecie, to my musimy zrozumieć, co się liczy i to u siebie stworzyć, a nie my się pozbywamy swoich atutów na rzecz guru, tak? Chin, Indii, USA. I też trzeba powiedzieć, że jeżeli Europa zjednoczy się pod wpływem niemieckiej polityki, tandemu niemiecko-francuskiego, to można postawić tezę, że relacje pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi staną się, można powiedzieć, bardziej chłodne. Bo tutaj nie będzie współgrało to. Dopóty Europa nie jest dominowana całkowicie przez Niemcy, którzy mają swoją agendę polityczną, która niekoniecznie jest spójna z agendą amerykańską, no to tutaj nie ma jeszcze takich zgrzytów, tak? Ale jakby był jeden organizm, ta federalizacja, gdzie główny głos miałyby Niemcy, no to tutaj politycy amerykańscy mogliby jednak inaczej podejść do naszego kontynentu i stwierdzić, no dobra, tak, wy tak chcecie, no spoko, no to radźcie sobie sami. I tu jest też duże niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o... Jest duże niebezpieczeństwo, chociaż pod wieloma względami można zauważyć tendencję tam wśród republikanów amerykańskich, że nie mając nikogo lepszego, postawią na tego Trumpa, ale jakoś po prostu muszą te 4 lata w razie czego wtedy przeżyć, przeczekać, a potem już jakoś to będzie. Ale nas te 4 lata mogą bardzo dużo kosztować. Tak, błędy, w szczególności na wojnie, mszczą się podwójnie, więc to będzie naprawdę, mogą być sądne lata dla Europy. To no, znowu lata 20. No. Lata 20, lata 30.
Oby ta historia nie zassała zbyt wielu wzorców z poprzedniego stulecia. I tym Dokładnie, optymistycznym tak. akcentem, oby nie zassała, mówię, chciałbym zakończyć nasze to pierwsze od kilku tygodni spotkanie. Mam nadzieję, że się podobało. Przebiegliśmy się mocno przez Europę i to, co dookoła Europy i kilka punktów zapalnych, ale generalnie można powiedzieć Europa w jądrze, tak, w jądrze kryzysów i co to dla nas znaczy i jak to się może skończyć. A skończyć się może przede wszystkim istotnymi zmianami w systemie i sposobie funkcjonowania Unii Europejskiej. Ale od tego najpierw musi dojść do takich, a nie innych wyborów, które zaowocują takim, a nie innym składem Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i takimi, a nie innymi akcentami na to, czego Unia obecnie potrzebuje i w jaki sposób. Jeżeli się podobało, to zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitan Mistrzowski, dawania rady z reklamami, śledzenia kanałów twitterowych Mateusza Ducha oraz Kapitana Lisowskiego, dodawania rady z reklamami oraz zachęcam nieustająco do wspierania tego, co robimy i jak robimy, a także pamiętajmy, zapowiedział Mateusz coś nowego, coś zapewne fajnego. Będziemy trzymać kciuki i będziemy monitorować sytuację w tym zakresie. A tym wszystkim, którzy pozostają z nami, pamiętajcie, like, kciuk dobrze robi i jeżeli możecie, to pamiętajcie, robimy to między innymi z wami, między innymi dla was, więc to dzięki wam nasza niezależność może istnieć, funkcjonować. A pomaga w tym wszystkim całkiem dobrze, czy to Patronite, czy SUPI, czy inne sposoby wspierania twórców w internecie. A więc żegnając się z wami, życzymy dalej sympatycznego weekendu, bo jest dziś, pomimo tego, że nagrywamy w piątek, to w tej chwili z wami jest sobota, więc życzymy sympatycznej sobotniej nocy i żegnają się Mateusz Duch. Dziękuję bardzo za uwagę. I Maciek Kapitan Lisowski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Cześć.